skatepark przy Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji miał już ponad 11 lat. Dzięki jego przebudowie miejsce to zyskało zupełnie nowe oblicze, a przede wszystkim lepszą jakość. Mam nadzieję, że miłośnicy tej dyscypliny polubią to miejsce, bo włożyliśmy w nie naprawdę wiele serca i bardzo cieszę się, że po wielu latach udało się wyremontować ten piękny skatepark i powstało tym samym kolejne miejsce dla ludzi, którzy lubią dobrą zabawę, aktywny sposób spędzania czasu, no i adrenalinę, bo proszę spojrzeć tylko na to, co dzieje się na tym skateparku, tu rzeczywiście adrenalina jest na pewno bardzo wysoka. Inwestycje wykonała firma z doświadczeniem w budowie tego typu obiektów. Nowy skatepark jest betonowy. Przygotowując plan placu, dużo wniosły konsultacje z miłośnikami tych bardziej ekstremalnych sportów. Jest to skatepark na miarę standardów europejskich. Mamy w końcu miejsce, w którym możemy się rozwijać, możemy próbować nowe rzeczy. Skatepark jest nowoczesny, właśnie tak jak było podkreślone wcześniej. Współpraca z Mosirem była naprawdę świetna, bo w zasadzie dostaliśmy wolną rękę. To jest taką perełką. No wiadomo, cała ta środkowa platforma, największa, ona się wydaje taka dość prosta na pierwszy rzut oka dla kogoś, kto nie jeździ. Natomiast jeżeli się jeździ i spojrzy się na mnogość możliwości, jaka tutaj jest, to jest no w zasadzie nieograniczona, bo wszystko tutaj nadaje się do ślizgania. Na wszystko można wskoczyć, no można się bawić długimi godzinami, także jest kawał dobrej roboty. Na oficjalnym otwarciu nowego skateparku nie mogło zabraknąć tych, którzy czekali na to najbardziej. Młodzież na hulajnogach i deskorolkach chwaliła się swoimi umiejętnościami i podzieliła się z nami swoimi spostrzeżeniami. Mogłoby tak zostać, ale można coś dodać, czyli jakieś może 2-3 kwotery. Fajnie jest. Ale mogło być lepiej, o. A to co byś poprawił? No, więcej ramp jakby takich do skakania. Jest dobry skatepark. A coś najbardziej cię tutaj zaskoczyło? Ogólnie wszystkie przeszkody, no ciekawie jest rozbudowane. No, bo, czyli lepiej? No lepiej, no pewnie. Trzeba mieć umiejętności duże, ty jak od dawna jeździsz? No jeżdżę trochę, 4 lata, no i umiem troszkę sztuczek. Jakieś 4 lata, 5. Doświadczony już. No trochę. Kochania, czy nie potrzebuje? No nie. Tylko na hulajnodze, czy na deskorolce też? No na hulajnodze tylko. Na hulajnodze. Jest dobrze, było dobrze i będzie dobrze. Koszt przebudowy skateparku to 969 tysięcy złotych.